A oto kolejny odcinek Van Helsinga. Poziom 83, niewiele brakuje do 84. Przypominam, że idziemy tutaj w kierunku nowej wieżyczki. Jeszcze jeden punkcik w tę wieżyczkę flogistonową i już będzie wieżyczka Devastator. Zobaczymy, jak ona będzie działać. Na pewno będzie miała dużo większy zasięg niż ta obecna. Będę mógł ją stawiać troszeczkę dalej od zagrożenia, czyli nie będzie tak szybko pewnie niszczona. No dobra, dwa ornitoptery, tylko jesteśmy na wyspie Grozy i możemy iść tylko tutaj. A propos wieżyczki, od razu sobie tutaj przywołam. Niech ona sobie stoi i zabezpiecza tutaj teren, tak? Mamy znaleźć inkaustowy kokon. No i właśnie Chimera wróciła, świetnie. Na początku odcinka, tak? O, coś tu się pojawia, skąd to się wzięło? A to zasadzka, a to dobrze, bo tam była wieżyczka na tyłach. No tak, no to ona wzięła na siebie jakby pierwszy impet. Spróbujmy dwa ornitoptery, znowu mam pecha. I tworzę po dwa ornitoptery, takie trochę smutne. Miotacz asynchroniczny. Dobra, są grzyby z Morrowinda i nie, to nie jest zapowiedź odcinków, wiadomo. Postawmy tutaj wieżyczkę sobie. Dobra, zrobię ulepszenia robotów. Tu widać cooldowny schodzą sobie. No to może już tak wiele nie zostało. Zaznaczony na mapie ten kokon nie jest, ale... gdzieś tu może będzie, co? Czy nie? No może nie do końca, tam jeszcze coś się w tle widzę dzieje. Co tu się w ogóle... A, tutaj może... Nie no... Może kiedyś była kopalnia, wejście do kopalni, zanim tę krainę zaczęła pochłaniać otchłań. Dobra, spróbujmy. Ornitoptery 3, udało się. Udało się. Czy tu coś będzie, ukryta zawartość? Tam w ogóle, patrzcie, morderczy rozdrabniacz. Taka wyjątkowa istota z żółtym podpisem. Lepiej uważać. Ornitoptery mamy w porządku. Czyli zrobimy coś takiego. Aha, bo pilnują tego kokonu. Kokona tutaj. Dałem ulepszenia. No i ostro widzę jest. Zostały tylko dwa. Dobra, stworzyłem następne. Ornitoptery się trzymają, wieżyczka się trzyma. I jeszcze stworzymy kolejne. Przywołuję sobie pomocników. Wieżyczka się trzyma cały czas. I jeszcze raz przywołamy. Cały czas ulepszone ornitoptery. Tutaj się pojawił, na tyłach. Dobra, klepiemy go. Dwa ornitoptery zostały. Dobra, jeszcze raz. Jeden ornitopter został. Morderczy rozdrabniacz traci zdrowie. Postawmy wieżyczkę, postawmy ornitoptery takie nieulepszone. Zrobię jeszcze raz ulepszenia. To z cooldownami. No i jakoś to idzie, no idzie. Gnijąca szkarada. Takich poważniejszych przeciwników tutaj została. Był ostrzał z platformy. Udało się. Udało się, a poziomu nie ma. Niewiele zabrakło. Buty stróżowania. Ale teraz pewnie za wykonanie tego zadanka dostaniemy expa i już będzie poziom. A, tu jeszcze są. Okej. No, przywołajmy ornitoptery. Dwie sztuki znowu ulepszone. Lipa. Kaustowy kokon. Klepiemy to, bo może oni się leczą przy nim. Tak jak kiedyś takiego bossa mieliśmy aktowego, pamiętacie? On podchodził do kokonów i się leczył. Dopiero się po chwili zorientowałem, że trzeba te kokony zniszczyć. Dobra, wciąż nie ma poziomu. Jeszcze raz przywołujemy. Chociaż i tak zaraz będziemy zmieniać obszar, to żem zrobił teraz. Aha, no i do Chimery trzeba w ogóle iść. To i tak będziemy zmieniać obszar. Tu jeszcze coś mamy. Miedzianą skrzynkę, to tak słabo. Czy coś tu jeszcze? Studnia, ale bez Deckarda Cain'a. Tu takie drogowskazy były kiedyś, jak jeszcze ta kraina była w całości, że tak się wyrażę. To pewnie wtedy prowadziły gdzieś konkretnie. Szklany zamek.
O czymś takim chyba nie było mowy. Dobra, najpierw tu wejdźmy, później pójdziemy do Chimery. Może ten szklany zamek? Jako kolejna pewnie inkaustowa lokacja, może tym razem będzie bez punktu nawigacyjnego, tylko dostęp będziemy mieli z tego portalu w kryjówce. Tak to dziwnie zrobili. Nowe rysunki, widzę, się pojawiają. Chyba takie różnorodne rysunki zaczęły się pojawiać od kiedy... No bo wiecie, ten Van Helsing to są tak naprawdę trzy połączone gry. Chyba jak wkroczyliśmy w tę trzecią gierkę, to urozmaicili to tak bardzo. No, będzie level. Zniszczyłem inkaustowy kokon i zyskałem dostęp do szklanego zamku. 25 tysięcy punktów doświadczenia, 15 tysięcy złota i 1 punkt umiejętności, czyli razem 4 punkty umiejętności mamy. Chodźmy może do Chimery od razu. Tu się nigdzie nie możemy wycofać, jakby co. Jak to bywa w przypadku tych inkaustowych lokacji. Szklany zamek. No na razie zamku tutaj nie widać, ale faktycznie już kryształy się pojawiają. Pewnie dojdziemy do zamku jakiegoś. No ciekawe. Co nas spotka tym razem? Tylko starczy już tych motywów z Monty Pythona, bo ja tego tak za bardzo to nie kojarzę jednak. Marzyciel nas ostrzegał. Otrzymany od niego artefakt jest bezużyteczny. Aha, to z tym pierścieniem tam coś było. Ha, i w ogóle nam przepadł, tak? Nie, to jest to. A tu tam wpadło. Dobra, Dreamer Inner, przedmiot fabularny. To od tego marzyciela. No coś jeszcze z tym będzie w takim razie. No dobra, chodźmy Chimerę sobie ogarnijmy. Coś jeszcze z tym będzie. Nie wróciła z artefaktem. Jak tam? Głodna? Nie głodna? Trochę głodna. Niech będzie to. 82% rusza na łowy. Przedmiotów na razie nie ogarniamy. Znowu mamy znaleźć kolejny inkaustowy kokon. Ja tylko zobaczę, czy nam się pojawił ten zamek tutaj. Nie pojawił się. Mamy to, co mieliśmy. Dolina Koszmarów, widmowe prowincje, Dolina Mrozu. A może to trzeba odhaczać w pewien specyficzny sposób? Coś tam znaleźć? Ale nie, nic takiego nie mieliśmy chyba. Dziwne. Aha, no może weźmy sobie poziom od razu. Karta postaci tutaj wielkiej filozofii nie ma w moim przypadku. Ta odporność fizyczna, trzeba by ją podnieść w miarę możliwości. Umiejętności 4, czyli możemy sobie wziąć tutaj piąty punkcik i wkraczamy. Chociaż może teraz jest to lepsze, bo mamy włożone 5 punktów, to tylko jeden, ale mimo wszystko to wezmę. Będę to stawiał w takim bardziej bezpiecznym miejscu. Zresztą niby obrażenia ma większe. No ważne, że ma duży zasięg, 14 metrów. Dobra, bierzemy to. Czyli tutaj, tak? To będzie to. Wieżyczka Devastator. No. Dobra. I będziemy ją sobie teraz ulepszać. Różnymi pasywkami i tak dalej. Aktywnymi tymi bonusami. Damy radę. Tam była sugestia, też o tym myślałem, żeby wycofać te punkciki, które brałem do synergii dla naszych ćwiartomatów czy ornitopterów. Dla ornitopterów to może bym nie zabierał, bo trochę tych obrażeń więcej im się też przyda, bo bazę mają sporą, to tam te procenty działają sobie. Ale faktycznie można by od ćwiartomatów te 5 punktów, czyli 10 w sumie mógłbym wycofać z synergii, to byśmy wzmocnili tę wieżyczkę. Na pewno lepiej by z obrażeniami wyszło, jakbyśmy tutaj wzmocnili niż z tych synergii. No w sumie można by coś pomyśleć, ale ja wiem. Równie dobrze pomalutku możemy ją sobie rozwijać, tak fajnie będzie. Dobra, co tu się dzieje, wy mi powiedzcie. Cienisty coś tam, dobra. Wieżyczka, o, taka masywna, co? Ulepszenie. Nawijamy furię. No, klepią ją za wiele, ale szybko się regeneruje. Patrz, czy ona się tak szybko regeneruje? Znaczy, ja wiem, że działa ta aura, ale... No dobra, zobaczymy teraz. Ulepszenia ja nie mogę zrobić. Zobaczmy ornitoptery, ile sztuk. No znowu dwa ornitoptery, tylko to jest jakaś masakra.
I co, ta wieżyczka nie ma w zasięgu ich? Się okazuje, że... O, teraz widzę, dobra, namierzyła. Może ona za często po prostu nie strzela. Ona wysyła te rakiety, tam było. No zobaczymy, będziemy ją ulepszać, to będzie bardziej skuteczna na pewno. Ostatnio za pomocą przedmiotu pewnego zwiększyliśmy trochę zdrowia, wytrzymałości tych robotów. Teraz pracujemy nad obrażeniami w taki sposób, że po prostu dodajemy wieżyczkę z obrażeniami. No to suma DPS-ów jakby rośnie naszej drużyny. Gruzy tutaj mamy, tak? I lepiej, żebyśmy nie omijali ich. Może coś w końcu specjalnego znajdziemy. Uwaga, ornitoptery. 3 sztuki są. Stawiamy wieżyczkę. Jeszcze więcej tego. Ulepszenie, ulepszenie. Ulepszenie działa także na naszą nową wieżyczkę. Także jest fajnie. Znaczy, chyba działa to na wieżyczkę, nie? Bo to było... Wieżyczki, dobra. Mechaniczni sojusznicy oraz wieżyczki. Wieżyczka też jest mechanicznym sojusznikiem w sumie. Gruzy. Dobra, jeszcze więcej. Mamy 8 sztuk ćwiartomatów. No, schody. Może będziemy tutaj wkraczać do tego kryształowego zamku. Co to w ogóle za posągi są dziwaczne? Rakowaty weteran, ta. Dobra, postawiłem wieżyczkę. Świeże roboty. Ornitoptery 3 są cały czas. No, no radzą sobie te nasze robotki. Nieźle tutaj na tej lokacji. Szybko się z nimi potrafią uporać, z tymi wrogami. Kolejne gruzy. O, coś się dzieje. To jest ten kokon. Osłonkę ma. Coś trzeba będzie zrobić. No i co? Te inkaustowe kokony są irytujące same w sobie, a ten jest w dodatku chroniony polem siłowym. To dość niefortunne. Musimy najpierw wyeliminować władców tarczy. Możesz mówić jeszcze mniej klarownie? Usłyszałem to od naukowców ruchu oporu. Magiczna bariera jest utrzymywana dzięki energii życiowej twórców. Władców tarczy. Jeżeli ich zabijemy, tarcza zniknie. To proste. W takim razie czas na zabijanie. Tak dla odmiany, tak? Dobra. Stawię wieżyczkę tu. Ulepszenie, ulepszenie. Na schodach nam się ciężko walczy. No ale sobie radzimy. Pytanie, czy ja tam mam wchodzić na górę teraz, co tam jest? Wyeliminuj władców tarczy. Jeden, drugi, trzeci. Rozumiem. Dobra, chodźmy tu jeszcze. Z kimś się tu biją. A, tam jest skrzyneczka. Dobra, skoro już zacząłem iść po tych schodach, to chodźmy po schodach. Tu gruzy znalazłem. 9 ćwiartomatów mamy. Wieżyczka. No taka masywna wieżyczka. Fajnie wygląda. Dobra, postawię jeszcze... Oś, coś mnie wycofało. Oculus zadziałał z Diablo, tak? Z teleportacją. Jesteśmy blisko. W takim razie wieżyczka time. Nie wiem, czy sięgnie, ale pewnie i tak, o właśnie, trochę podejdą. Ornitoptery tu mamy. Ulepszenie, ulepszenie. Zapodałem. Ta, ornitoptery są. Ostrzeliwujemy ostro. Kolejne ćwiartomaty, żeby nie podeszli do wieżyczki, do ornitopterów. No teraz to sobie radzimy tutaj. I jeszcze raz ćwiartomaty. Tu jest jakiś żółty, nowy, nocny prześladowca. To chyba był, tak jest. Potężna istota. Dużo przedmiotów zostało. A, duchowe schronienie, Dafuk. No, zaraz zobaczymy. Dobra, są takie posągi. Skrzyneczkę mamy. Aha, ale wyeliminowaliśmy pierwszego władcę tarczy, czyli ten wykrzyknik nie jest raczej związany z tym zadaniem. Tu będzie coś innego. Takie malowidło czy płaskorzeźba tu jest? Może wrota? Zaraz zobaczymy. Uwaga. Może przywołam więcej ćwiartomatów. 8 sztuk mamy.
Wyczuwam upiorną obecność w pobliżu tego obrazu, jakby ktoś się na mnie gapił. Na ramie nie ma nawet odrobiny brudu, chociaż pałac został zniszczony wiele wieków temu. Macie przed oczami duchowe schronienie Atlantów, które jest praktycznie niezniszczalne. Ojej, serce mi prawie stanęło. Błagam o wybaczenie, władczyni upiorów. Czy ten nieokrzesany wór mięsa jest sługą drogiej pani? Ten nieokrzesany wór mięsa rozbije cię na drzazgi, jeśli się natychmiast nie przedstawisz. Zanim zamknąłem własną duszę w schronieniu, byłem nadwornym magiem 47. cesarza Atlantydy. To był jedyny sposób na... Trzeba przyznać, to całkiem ciekawy początek. Coś jeszcze? Abym mógł przetrwać kilka kolejnych stuleci, muszę zregenerować energię mojego schronienia. Dlaczego nie poszukasz nowego schronienia? Jestem uwięziony po wieki. Rozkaż swojemu wasalowi, by zdobył berło dusz, a następnie wywabił nim duszę spod duchowego sklepienia. Zbierz ich mnóstwo, a ich esencja przywróci moc mojemu schronieniu. Słyszałeś go, mój drogi wasalu? Twoja historia jest zbyt ciekawa, by odmówić. Pomogę ci. Nazwał mnie władczynią upiorów. Takie podejrzanie miłe, co? No pewnie będzie wszystko w porządku. To był jedyny sposób na przetrwanie kataklizmu. O, tego nie doczytałem. No dobra, mamy nowe zadanie. Mamy znaleźć berło dusz w szklanym zamku i poza tym tych władców tarczy musimy ciągle eliminować. Dobra, to może dobrze, że tutaj na starcie przyszedłem. Nie wiem, czy się będziemy musieli do niego wracać, ale pewnie tak. Do tej bramy. Jak wam się podoba moja nowa wieżyczka? Chodźmy teraz w takim razie w prawą stronę. Dobra, ulepszenie. Postawimy wieżyczkę, tak a propos wieżyczki. Co to tu jest? Takie duże. Dobra, postawimy ćwiartomaty. Dobrze idzie. Ornitoptery trzymają się z dala, to jest dobrze. No wieżyczka tak za często nie strzela. No ale dobra, no mamy wieżyczkę. No. O, teraz strzela, tak takimi seriami. Chimera, dobrze. Dobrze jest. Dobra, idziemy do Chimery. No nawet Exp tutaj idzie sympatycznie. Musimy mieć dużo doświadczenia, żeby ulepszać naszą wieżyczkę. Tam sobie jeszcze na poczekaniu, jak zdobędziemy punkty, obadamy, co w pierwszej kolejności chcemy w niej ulepszyć. Pewnie dodam pasywki. Kolejne pasywki pewnie będą wymagały większego poziomu tej wieżyczki, więc tak jak było z innymi skillami. Coś aktywnego pewnie na starcie dam. Tam było zwiększenie obrażeń chyba o 30% za punkt. No to wystarczy jeden punkt tam włożyć i tam będziemy po 3 kumulować za furię, nie? Czyli w sumie o 90% będzie można te obrażenia zwiększyć, jeżeli będziemy mieli furię, a pewnie będziemy mieli. Jak już będę chciał tę wieżyczkę stawiać. Tutaj coś było? Czekajcie, nie, to i ostatnio braliśmy, nie? Tu nic się nie działo, tu wszystko jest ukończone, dobra. No jak tam nasze chimerzysko? Głodne znowu będzie. Nie znalazło unikatu. 72% to możemy dać. 92%. Ruszaj na łowę. Jak tam sprzęty? No moglibyśmy zostawić w sumie. Kasy mamy dużo. Amulet. Ochrona, obrażenia, sług, wszystko słabe. Buty, nope. Plecak mamy żółty, trzeba uważać. Może się trafić coś lepszego. Na przykład to już jest takie niezłe. Szkoda, że nie ma miejsca na esencję. O, a to co? Ej, no mamy nowy pierścionek chyba. O dziwo. Zdrowia tracimy dużo, ale...
obrażenia od trucizny, to jest to, na co Katarina narzuca wrażliwość. Ej, no to jest nasz nowy pierścionek. Szkoda, że nie ma też miejsca na esencję. No ale to zaraz się coś tam z nim pomyśli jeszcze. Już tak długo nie wymieniałem przedmiotów, w sensie nie łączyliśmy tych unikatów, że normalnie żółte pierścionki stają się tutaj... Znaczy, żółte przedmioty ogólnie stają się całkiem niezłe. Regeneracja. Dobra. To co, spróbujemy coś z tym zrobić? Tylko, że te punkty życia tak mocno spadają. Obrażenia sług 39%, znaczy 39 na tym etapie, to jest bardzo malutko. Nie, wiecie co, nie, chyba jednak nie, bez przesady. Nie będę tego ruszał, aż tak dużego bonusu nie dostaniemy. Czy mogę dać dla Kataliny tutaj, na tym slocie drugim? Właściwie, ochrona 69. No, damy Katalinie. Bo na tym slocie tutaj... DPS, no... Dobra, niech tak będzie. Wracamy. Szklany zamek. A tam wykrzyknik był u tego. Był wykrzyknik u alchemika. On coś chce. On coś chce. No bo jak Chimera wróci, to do niego zagadamy chyba nic. Chyba, że przed powrotem Chimery musiałbym tę lokację zmienić na inną, bo to może istotne. Ale pewnie nie będę musiał, więc spokojnie. Chimera wróci, to zobaczymy, co on tam chce. Tu jeszcze duża będzie ta lokacja, więc... Więc luz. A co to? O! Atlantycki obraz. O, tutaj motywy z Atlantydą się pojawiają już po raz drugi. Powiedz mi, Van Helsing, kto jest najpiękniejszy na świecie? A ukryte materiały znalezione po prostu. Van Helsing tego nie skomentował. No dobra. Tutaj skrzyneczkę mamy. Aha, już idą. Czekajcie, ja nie wiem jak tu się ustawić, żeby było dobrze. Od tej strony może postawmy wieżyczkę. Dajmy tu ulepszenie. Myślę, że całkiem nieźle. Ornitopter straciłem. Spróbujmy przywołać jeszcze raz. 3 sztuki, dobrze. Udało się. Katarina się trzyma. Tutaj są. Postawimy wieżyczkę w tym miejscu. Okej. Ulepszenie. Nie mogę jeszcze platformy ulepszyć. Przydałoby się cooldowny. Jeszcze nad cooldownami popracować jednak. No ładnie idzie. Wieżyczka sobie radzi. Pozostałości Atlantydy. A co to? Chyba nic takiego. Tak się rozglądam, wiecie, ta ukryta zawartość. Tu takie są jakby, ale no nie. Tu można by jakąś zagadkę wymyślić z kolejnościami stawania na tym, ale to nie o to chodzi. Dobra, ulepszenie. Chyba się jeszcze wrócę tam, chociaż... sam nie wiem. Dobra, weźmy tę skrzyneczkę sobie. Tutaj taki posąg demoniczny. Wow, coś mnie tu trafia. Wieżyczka postawiona, ulepszenie zrobione. Dla platformy nie mogę. Nie, wiecie co, czy nie wiem, czy się wracać tu. Nie, tam się gdzieś chyba idzie dalej. Może do tego szklanego pałacu? A może to są pozostałości tego pałacu? Cholera wie. Dobra, jest wieżyczka. Przywołajmy tu. Ulepszenie platformy. Zrobiłem. Auć.
Nie wiem, czy tego promienia nie zlikwidować w ogóle, on jest beznadziejny. Miał niby wskazywać cele, ale te roboty i tak robią co chcą, z tego co zauważyłem wcześniej. Dobra, mamy gruzy. Na razie pod żadnymi gruzami nic nie było. Może jedna kubka gruzów będzie wyjątkowa, któraś i znajdziemy ukryte materiały. Do tej pory taki trolling, żeby odwracać naszą uwagę, żebyśmy zrezygnowali z klikania w gruzy, a to nagle gdzieś coś będzie. No, tu też można wchodzić. To mi wygląda na ślepy zaułek. Dobra. Czyli po tych schodach wchodzimy. Tam są dwa elementy, tu jeden. Dobra, idziemy w prawo. Tam pewnie jest główna droga. Na wprost. No, zanim mi zniszczą ornitopter. No, niepotrzebnie ulepszenie zrobiłem. O. Katarina się rzuciła do przodu ostro. Przywołajmy więcej ćwiartomatów. Wieżyczki nie mogę jeszcze. Ale cooldowna będziemy mogli ostro zmniejszyć. I to pasywką. Także będzie dobrze. Jałć. Dobra, jest wieżyczka. Ulepszenie, ulepszenie. Bo tutaj widzę, poważniejsza bitwa się szykuje na otwartej przestrzeni. Przywołajmy tego więcej. Pasę z jadeitu znalazłem. Okej. Ornitoptery są wszystkie ulepszone. Oho, gnomi strażnik. Zanim coś powiesz, pamiętaj, nie mamy zamiaru spełniać zachcianek wszystkich napotkanych gnomów. Dobrze wiedzieć, ale jestem jedynie strażnikiem, który pilnuje granicy Empireum. To znaczy, czego dokładnie? Widzicie te latające wyspy daleko stąd? To sieć umocnień wybudowanych przez zaginioną cywilizację. Najpierw chroniły one świat przed niebezpieczeństwami wyłaniającymi się z Inkaustu. Co jest w środku? Nasi szaleni, ale bardzo pomocni naukowcy odnaleźli tam puste sale wypełnione tajemnymi machinami i magicznymi pułapkami. Odbudowali co tylko się dało, oczywiście. W Inkauście znów zapanował mrok. Te forty mogą nam się przydać szybciej niż... Powinniśmy obsadzić forty żołnierzami z ruchu oporu. Aha, dobra. Czyli pewnie z tą informacją pójdziemy do kryjówki, tak? Chociaż tutaj nie ma żadnych wytycznych, no ale pewnie o to chodzi. Okej. No, postawiłem wieżyczkę, robimy ulepszenia. Wszystko trybi, platforma ma dobrą pozycję. Co to za łapy znowu? To już takie były, nie? Kiedyś. Okej. Ornitoptery, dobra pozycja cały czas. Przywołajmy jeszcze raz ćwiartomaty na dole. Niech przytrzymują. Myślę, że to był dobry pomysł, żeby zwiększyć zdrowie tych robotów. Dużo lepiej to teraz działa. Wszystko. Przywołam wieżyczkę tutaj troszkę bliżej. Ulepszymy jeszcze raz wszystko. Tu jest wydrążony król. Jeszcze raz. Ornitoptery przywołuję jeszcze raz, bo dwa zostały. Mamy trzy sztuki, idealnie. Dielektroda poleciała. Mamy. Wyeliminuj władców tarczy. Dwóch z trzech wyeliminowane. Mamy chimerę. Zobaczymy, co alchemik chciał. Czyli tutaj wszystko, tak? Tu są jeszcze gruzy. Na pewno nic z tym nie zrobimy? Czyli Atlantyda, tak? Zaginiona cywilizacja. Jeden z trzech wielkich lądów, tak? Takich mitologicznych, powiedzmy. Atlantyda była? Lemuria była, nie?
Ten kontynent Mu był. Chociaż czekajcie, ten Mu to nie było to samo co Lemuria niby? W sumie, czekajcie, jak to było? Jedno było tam na indyjskim chyba oceanie. Na atlantyckim wiadomo, była Atlantyda. Lemuria tam chyba była na indyjskim, nie? A na Pacyfiku, czyli na Oceanie Spokojnym? Chyba ten kontynent Mu, on miał jeszcze taką inną nazwę. Jak to było tam? No ale w każdym razie mamy motywy związane z Atlantydą. Zaraz pójdziemy do Alchemika, chodźmy najpierw do Chimery. O! Strój inżyniera. Chociaż to jest kurteczka, niedawno zmienialiśmy, mamy całkiem niezłą. 82. No ale zobaczymy sobie. No nic specjalnego. Zostawimy ją, ale będziemy robić kiedyś transmutację, że tak się wyrażę. W sumie można by już. Jak nam zostanie ten ostatni rozdział, to tak w ostatni rozdział wkroczymy tak świeżutko, wiecie, ubrani, ze zmienionym sprzętem, pod warunkiem, że coś ciekawego będzie nam tam losować. Doktor Dampf, laboratorium. Widzę, że posiadasz uszkodzony, lecz niezwykle potężny artefakt marzycieli. O, chcesz go zamienić na coś bardziej przydatnego? No to chyba raczej. Yes, please. Ukryte materiały. Ale co? Już dostałem coś? A, tu jest. Dobra. O kurde, no dużo... Ile obrażeń dla sług. Od zimna, od trucizny też są od ognia. No dobra, jest fajny pierścionek. Nie ma miejsca na esencję. O, tutaj możemy... Dobra, idziemy go od razu ulepszyć. No to mamy lepszy pierścień. Ale skoro, czekajcie, go będziemy ulepszać, na pewno go będziemy zmieniać zamiast tego, z tego co widzę. Czy chyba? No, powiedzmy. To... Też ja wiem, czekajcie. Aha, bo to pokazują, momencik. Chociaż ja wiem, czy zamiast tego... 70... To są naprawdę te obrażenia niezłe. 576, to już różnica... Tam... 236%... No, może jednak zamiast tego pierwszego... Szkoda, że te punkty życia znowu spadną, ale... Chociaż ja wiem... Nie, chyba zamiast tego drugiego jednak dam. Będzie dobrze. No, zamiast tego drugiego jednak damy. Ale nie jestem przekonany na 100%. Podobne te pierścionki. Zamiast tego drugiego. Czy może dla Kataliny go zostawię? Chociaż ja wiem. Nie. Wyjmiemy z niego esencję. Co to za esencja? Pochłaniania. Co to było? Coś fajnego? Aha, pochłaniania to jest takie. Cooldowny mi spadną. Dobra, idziemy to ulepszyć od razu. No tak fajnie, żeby doszło coś... Coś dla zdrowia sług, nie? No, punkty życia sług, albo dla mnie punkty życia, lub coś z defensywy. Najlepiej fizyczna ochrona. Próbujemy. Zaklnij przedmiot. Odporność na żywioły. A, nie, zdejmij. Jeszcze raz spróbujmy. Obrażenia od zimna, słabo. A, lipa. Dobra, synergia z maszynami 24.
Jeszcze więcej obrażeń to jest. No, dużo tych obrażeń. Czekajcie, tutaj. Chociaż ja wiem. Nie, ja bym jeszcze coś innego wziął. No drogie to. 76. Mechaniczna walka. No, znowu obrażenia i tym razem punkty zdrowia. Nie to to. No dobra, jest dobrze, co? Nie spadną mi punkty życia, nawet mi wzrosną. Więc będzie dobrze. Zostawiamy to? A mogę coś ten? Czekajcie, mogę coś zamienić spędnego? Jest coś? Aha, dobra, nie mogę. Mechaniczną walkę mogę zamienić. Dobra, niech będzie. Niech będzie coś w ten deseń. Czyli dla Kataliny... Nie, za dużo ochrony traci, to jest ważne dla niej. Wrażenia, sług, życie... Jeszcze patrzę, ale... Nie jest zły ten pierścień. Poziom 58, tu 78, ale... No to zdrowie, nie. W obrażenia idziemy teraz. Doszła wieżyczka, doszły obrażenia tutaj. Niech to zdrowie zostanie jednak. Dobrze jest. Myślę, że tak niech będzie. Czyli ten pierścionek zostawiamy. Dobra, będę go miał przy sobie na razie. Idziemy od razu. Szklany zamek. Dobra, czyli mamy super pierścień nowy. To mi się podoba. Alchemik nadzwyczaj użyteczny jest w tej gierce. Trzeba od nowa stworzyć roboty. Zobaczmy. Dwa ornitoptery nieulepszone, słabiutko. Zanim dojdziemy do końca, to jeszcze raz spróbujemy polosować. Tak, żeby trzy nieulepszone były. Teraz. Dobra, mamy trzy nieulepszone. Tu są goruzy. Nie zauważyłem ich wcześniej? Chyba się nie respawnują gruzy, co? Okay. Wieżyczka, ulepszenie, ulepszenie. Walczymy tutaj, walczymy o furię. Dobra, o furii za wiele nie wywalczyłem. 9 furii. A ile wymagają te ornitoptery? Jeden punkcik mógłbym za 9 furii tutaj dać. Ciekawe jak to jest przeliczane w ogóle. To nie jest nigdzie napisane, nie? Czekajcie, czekajcie, ja bym to... Dobra. Stawmy wieżyczkę. Ulepszenie zrobiłem. Jest dużo furii. Dobra. Ornitoptery. 3 sztuki. Wszystko gra. Jakieś jęki tutaj słyszałem. No spróbujmy, chociaż nie, stworzymy więcej gdzieś tam na zagrożeniu tych ćwiartomatów. Na przykład tu. Wieżyczka, trochę wyżej. Ulepszenia, ulepszenia. Walczymy. Ornitoptery strzelają, czy nie strzelają? Teraz chyba strzelają. I jeszcze raz tworzymy ćwiartomaty tam, żeby odwrócić ich uwagę. Ornitopter zginął. Jak to się stało? Przywołujemy. 3 sztuki, dobrze. Aha, platforma coś zwabiła chyba. Nope. Dobra, jesteśmy blisko berła dusz. Więc moglibyśmy... ale tutaj strzelają cały czas. Dobra, chodźmy najpierw w lewo, bo widzę, że platforma się uparła. Okej.
Czyli tak, ornitoptery ulepszone są. Wielki sztukmistrz i nocny prześladowca. Dwie unikatowe istoty tam są. Znaczy unikatowe, no ja takie nazywam, takie żółte. Bardzo rzadkie. Tutaj będzie coś, ale... Aha, tutaj w statuę trzeba kliknąć. Najpierw sobie skrzyneczkę weźmiemy. Uwaga! Klikam w statuę. W tym miejscu ukryto berło dusz. Czuję to. Ale nie zdobędziemy go bez walki. Ups. Dlaczego mnie cofnęło do tych statu? Ej, wieżyczkę postawię. Ulepszyłem coś tu. Strój inżyniera niezidentyfikowany. Może z każdej istoty dostaniemy... Nope. Nie ma tak łatwo. No jest, berło dusz. I znowu strój inżyniera. A, dużo punktów zdrowia się traci. No trudno, w każdym razie mamy strój inżyniera. Zwab duszę do berła dusz. Trzeba by się wrócić, ale chodźmy tu jeszcze zobaczyć, dobra? Bo może tu będzie końcówka. Więc zrobilibyśmy... Także postawię wieżyczkę. Postawię tu ulepszenia, ulepszenia. Lekko oberwałem, to słabo widać. Przez ten kąt. Ornitoptery się trzymają, to widzę. Ups. Nie widzę tego zagrożenia. Postawię tam w tle jeszcze raz. Postawię wieżyczkę trochę bliżej. Zrobię jeszcze raz ulepszenia. Oho, coś się dzieje. O, dobra, mamy dostęp tu. Chyba. Tak. Jeszcze się biją. Dobra, pokonane. Trzy ornitoptery, wszystko się zgadza. Tu są gruzy. Tam coś będzie? Może tam coś być? Tam też są gruzy. Tu drzewo ścieli. A nie, to nie, 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 nie. To po prostu taka półprzezroczystość. Dobra. No zobaczmy, czy tu coś skomentują. Nope. Nic clickable nie dostrzegam. Dobra. Czyli teraz się możemy wrócić. Ha, i Chimera wróciła, tak? Dobra, chodźmy do niej od razu. Jeszcze. No, ale nowy pierścionek podoba mi się. Questowy. Questowy pierścień. Czyli w tym odcinku sobie te lokacje zrobimy do końca. Już właściwie cała obadana, jeszcze tylko zakończymy te wątki. Myślę, że nieźle poszło. No, coś się dłużej ładuje. Czy są tu wykrzykniki gdzieś? Nie ma chyba. Nie ma unikatu. Chimera trochę głodna. Niech sobie zje to. Zostawiamy sprzęt? Można by zostawić. Aha, pierścionek zostawimy. Dla Kataliny trzymamy. Musimy jej zgromadzić unikatowy set, tak? Ale tutaj jest jeszcze jeden pierścionek, ona jeden ma. Wiecie, żeby odblokować atut. Może nie super specjalnych, z którego chcielibyśmy korzystać, ale coś tam zawsze. Za unikatowy sprzęt dla Kataliny, tak całościowo możemy niby atut odblokować. O, 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 coś delikatnie lepsze. Dobra, niech będzie. Nope.
Cóż to znowu za pierścionek? Słaby. A, no i przecież tę kurtkę mogłem zostawić. To następnym razem. Idziemy. Ornitopter, jest dobrze. No chyba mogę śmiało po drodze ten kokon zahaczyć, nie? Chyba nas jakimś dziwnym trafem nie wycofa z tej lokacji. Też nie, no dobra, może najpierw jednak to zróbmy. Chociaż nie, no to tak... Za daleko tam to jest. Najpierw kokon. Będzie pilnowany, myślicie? Coś się tu pojawi? A, pojawia się. Dobra, ulepszenie, wieżyczka. Chociaż powinienem najpierw wieżyczkę postawić. Dobra robota, przejdź przez bramę. Spotkamy się w moim skromnym domostwie. Zegarowej twierdzy. No, to i tak się będziemy musieli tu wracać jeszcze, bo najpierw musimy jeszcze zrobić jeden questik do końca. No ale trzeba, no trzeba. Musimy zbierać expa na wszelkie możliwe sposoby. Może dodadzą nam punkcik do umiejętności, coś, żebyśmy mogli naszą wieżyczkę wzmacniać. I będzie fajnie. Duchowe sklepienie. Duchowe sklepienie. Magiczna pułapka na niespokojne dusze. Atlantowie nie marnowali niczego. To niepokojąca myśl. Czas je wywabić, tylko nie zbliżaj się za bardzo do berła. Aha. I wieżyczka. Ulepszenia. No takie niemrawe są tutaj, ale możliwe, że się będzie tego więcej pojawiać. Nie wiem, czy nie stoję w złym miejscu czasami. Reputacja. Będziemy mogli atut wziąć. Dwa ornitoptery ulepszone. Nie, tu tylko to. Aha, i teraz co? Mamy tam wrócić jeszcze. Jaki atut mam wziąć? Coś trzeba będzie wymyślić. Nic tu na pewno więcej nie ma? Chyba nie ma. Spotkaj się z Von Sturmem w zegarowej twierdzy. To tam jest z tym portalem. Wróć do duchowego schronienia. Dobra, zaraz to zrobimy. Uwaga, ornitoptery. Trzy ulepszone. Dobra, jakby coś jeszcze miało groźnego stać, to... To mamy ornitoptery ulepszone. Czyli jeszcze tutaj muszę trochę pochodzić, niestety. Liczę na dobrą nagrodę. Chyba mogę nawet sprawdzić, jaka to będzie. Zobaczcie. O! Zdolności. Zdolności to nie umiejętności, tak? Czy nie? Zdolności to są... Zdolności to są te atrybuty, a nie umiejętności. Zdolności, nie wiem, zdolności. No, drzewko, tak? Czy nie? No bo mi się to myli w tej gierce. A nie, to chyba będą do atrybutów. Uwaga! Postawię wieżyczkę na wszelki wypadek. Excellent. Znakomicie. Duchowe schronienie odzyskało energię. Jestem bezpieczny na kilka kolejnych stuleci. Możemy cię stąd jakoś uwolnić? Czy niedomyty osiłek ścigający potwory może zmierzyć się z najwyższą magią Atlantów? Katarino, chyba czas pożegnać to nadęte malowidło. Odblokowałem ukryty schowek w podzięce za wasze dokonania. Żegnaj, władczyni upiorów. O, miotacz, dobrze.
zdolności. Pomogłem magowi Atlantów w Szklanym Zamku i naładowałem jego duchowe schronienie, dzięki czemu przetrwa kilka kolejnych stuleci. 15 tysięcy punktów doświadczenia, 15 tysięcy złota, artefakt nadzwyczajny, 2 punkty zdolności. Nie no, zdolności to są te. To są zdolności. Cyk. Mamy prawie 7 tysięcy zdrowia w ogóle. Jakbym miał pewność, że to działa na nasze roboty. Chociaż 15 metrów, a na przykład wieżyczka 14 metrów zasięgu ma, nie? Teraz to mniej więcej mogę sobie to uzmysłowić, jak to w tej grze wygląda. No to chyba nie jest takie dobre. Lady Catalina, no, porażenia krytyczne. Umiejętności, 2 punkty byśmy mieli. Porażenia przy maksymalnej furii, też nie wiem, czy to się przekłada. Punkty życia dla Kataliny. Może ja wiem. Nope. Dodatkowa strona w ekwipunku. To jest takie beznadziejne. Nie, to też jest słabe. Może to dać? Czepku urodzony. 3 umiejętności. No nie jest takie złe. Dobra, zapamiętajcie. W czepku urodzony. To są tylko 3%. To nie. Brałem ostatnio 5%. To nie. O. To jest 6-3. Tu jest 8-3. W czepku urodzony lepsze. Celne oko, maniak, nope, chimera, nie. Umiejętności 3 punkty, po prostu słabe. Odporność na zatrucie 50, malutko. To jest bardzo słabe na tym etapie. Kolekcjoner. No nie, no to chyba to... Ten w czepku urodzony, no okej, okay, no to chyba najlepsze będzie. Liczba punktów umiejętności 3, jeszcze te zdolności, bierzemy to, dobra. Nie myślałem, że będę brał takie rzeczy, ale... Mamy 7000 zdrowia przekroczone. I w takim razie, skoro już mamy to, to możemy, co możemy. Na pewno coś aktywnego bym wziął. Czyli to, obrażenia zwiększono o 30%, czyli w sumie o 90% będziemy mogli zwiększyć. Cele zostaną ogłuszone, tego nie chcę. Pole rażenia się zwiększa. Nie, chyba wolę punktowe obrażenia. Jak się takie chmary wrogów trafiają, to wieżyczki, znaczy nie wieżyczki, tylko ornitoptery z tymi obszarówkami, to sobie świetnie z tym radzą. My potrzebujemy czegoś punktowego na lepszych przeciwników, więc tu będziemy wszystko dawać, jeżeli chodzi o ulepszenia z furii. Teraz tak. Aha, to jest minimalny poziom drugi potrzebny. Tu też. Wszędzie jest minimalny drugi, czyli drugi musimy na pewno dać. A tutaj co kolejne poziomy dają? Zwiększają obrażenia, tak? Obrażenia 2, 6, 7, 1, 2, 8, 8, 2, dobra. I już będziemy mieli dostęp na przykład do skracania czasu regeneracji, 5 sekund, to jest nieźle. Będziemy mogli zwiększyć liczbę rakiet o 1, czyli zwiększyć DPS-y jeszcze bardziej. To chyba od tego zacznę. Każda rakieta ma szansę na powalenie, to mnie jakoś specjalnie nie interesuje. Czy to mnie interesuje? Zwiększa zasięg ataku wieżyczki. O, to nawet mógłbym tutaj też brać. Ale to ma priorytet na pewno. No, później może to i to. No, ale już ta wieżyczka, widzicie, fajnie tutaj. Rozkręca się, głównie dzięki temu się nieźle rozkręci teraz. Dobra, jest dobrze, to ten atut nie jest taki zły. Liczyłem na lepsze, ale... Jest okej. Okay. No wiecie, no upartego jakbym faktycznie te synergie wycofał z tych ćwiartomatów, mielibyśmy 10 punktów, to byśmy sobie naprawdę nieźle nad tą wieżyczką popracowali. Wejdźmy sobie tutaj i wrócimy do Chimery jeszcze, co? I zakończymy odcinek.
No tu jeszcze expa dostaniemy pewnie za przejście do nowej lokacji. Może dostaniemy poziom i jeszcze bardziej wzmocnimy wieżyczkę, chociaż aż tak dużo pewnie nie dostaniemy. No zobaczymy, jak to wyjdzie. A może tu będzie jakaś bitwa z bossem? Co? Aktowym? Czy nie? Czy jeszcze za wcześnie? Bo wiecie, już trochę chodzę po tym epizodzie, a one nie miały być za długie, te epizody. No dobra, zobaczymy, ale nie, no chyba nie jeszcze. No tak wpadłem tutaj. A tu odcinek chciałbym zakończyć. Świetna robota w Królestwach Inkaustu. Dzięki tobie zyskaliśmy szansę na powstrzymanie postępującej destrukcji. Teoretycznie możemy tego dokonać, jeśli zniszczymy relikwię ogniskującą na Borgowi moc kształtowania rzeczywistości, którą zapewnia zegarowa twierdza. W głowie mi się od tego kręci. Do rzeczy. Musisz wejść do zegarowej twierdzy i włączyć dwa przekaźniki mocy, aby uruchomić tkalnię snów. Nasi naukowcy będą sterować tkalnią zdalnie i stworzą z rdzy urządzenie dezintegrujące, które zniszczy relikwie. Resztę informacji przekażę później. Okej. Nie rozumiem nawet połowy, a ty? Też nie. Idziemy. Dobra, to nie jest jeszcze żadna walka z bossem. 10 tysięcy expa, 10 tysięcy złota, 2 punkty zdolności. Zniszczyłem ostatni inkaustowy kokon i wszedłem do zegarowej twierdzy, by spotkać się z Von Sturmem. No nie, no to poziomu to jeszcze na pewno nie, ale dajemy dalej w mechaniczną walkę. Obrażenia robotów się zwiększają. Tutaj 3000 maksymalnych osiągnęliśmy już, jeżeli chodzi o ornitoptery. Tutaj 2000 przekroczyliśmy maksymalnych. Tutaj pracujemy też nad 3000, to bez problemu się to uzyska. A, czyli jesteśmy w zegarowej twierdzy. Włącz przekaźniki mocy 2. Ale nie, wracamy do Chimery. Ogarniemy ją jeszcze. Oporządzimy sobie plecak. Coś tam było w tym plecaku? Coś tam mieliśmy, nie? No, ale tak fajnie mi się dzisiaj chodziło po tej lokacji. Roboty się świetnie sprawują, bo ostatnio miały taki kryzys, no nie? A teraz widzę, że wróciły do formy już, że tak się wyraża. Zobaczymy jeszcze to sobie. A, no szału nie ma. Szału nie ma. Musimy pamiętać, że tutaj dzięki esencji my mamy tak naprawdę absurdalne obrażenia dodatkowe, więc trzeba to brać pod uwagę, że tu też można by absurdalne obrażenia dołożyć. To ma 50 esencji, tak po prostu samo z siebie, nie? No ale nie, ale to i tak by było za słabe. Zostawmy to. Tutaj wszystko sprzedamy. Jeszcze zobaczę. Bo te bazowe zmiany tam z prawej strony, to ja rozumiem, że to są bez ulepszeń od zaklinaczki i bez furii, tak? Bez tego, co dostaliśmy z furii też chyba. Znaczy nie jestem pewien co do tego ulepszenia przez zaklinaczkę, czy to też jest... Ale nie, no pewnie bazowe zmiany, no to bazowe zmiany, porównuję samą bazę. To jest dosyć przydatne, to wtedy widać, że jest słabe. Chimera może też unikatcik przyniosła, nie przyniosła. 76. Czym ją nakarmimy? Obrona przedmiotu. Tu jest duża obrona przedmiotu. No tym mogę. To nie jest legendarna esencja. 96. Dobrze. Jak zdobędzie ten 9 poziom, to nawet tak do 70 będziemy mogli ten głód zjeżdżać jej. Tej chimerze i tak nic nie jest. Żadnych ran nie odnosi. Ale będziemy robić przekształcenia, co? A to po zakończeniu tego epizodu właśnie coś czuję. Żeby ten ostatni epizod nam się łatwiej robiło też. Mm,
To co, zakończymy sobie chyba tutaj. Załadujemy już ten obszar, skoro już tak naprawdę ładowany był i pójdzie szybciej. O właśnie, i następny odcinek już bez ładowania będziemy sobie mogli w tym miejscu rozpocząć. Nawet z robotami. Nie wiem, czy te roboty się zapisują, ale chyba tak. I chyba z nimi zaczniemy. Trzymajcie się, na razie.